Cześć, z tej strony Kala. Witam Was na filmiku stworzonym we współpracy ze sklepem Świat Pasji. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją, sposobem na użycie jednego z produktów na sklepie. Kupiłam niedawno śruby introligatorskie i one przychodzą w komplecie. Mamy dwie sztuki, tak wygląda całość skręcona. Mamy nakrętkę, śrubę właściwą i przedłużkę. Sama śruba w sobie bez przedłużki ma 2,5 cm, czy 1,5, nie, 1,5 cm. Przedłużka ma centymetr, więc łącznie taka skręcona śruba z przedłużką ma 2,5 cm. Także tak to wygląda. Ciężko mi sobie wyobrazić recenzję produktu. No, śruba się skręca, rozkręca, działa. Polecam. No, więc żartami na bok, pomyślałam, że zrobię z Wami okładkę, czy może stworzę segregator na małe layouty. Najczęściej tworzę layouty w formacie 8x8 cali, czyli około 20x20 cm. Nie mogłam znaleźć w tym rozmiarze albumu, więc kupiłam tylko koszulki. Mam właśnie kilka, chyba 10 w zestawie było koszulek. Pomyślałam, że zrobię sama na nie okładkę, na nie segregator. Właśnie przy pomocy tych śrub. Jeżeli nie chcecie robić segregatora na okładki, to po prostu możecie wymienić okładki na zwykły papier i będziecie mieli w ten sposób album na zdjęcia. Stworzycie w ten sposób album na zdjęcia, więc właściwie zasada tworzenia jest ta sama. To co, zaczynamy. Co jest potrzebne? Przede wszystkim coś, z czego stworzymy okładkę, czyli tektura. Ja mam taką tekturę 30x30 cm z Mintaja. Ona ma grubość 1 mm. Chciałabym trochę grubszą, ale też bardziej mi zależy na tym, żeby się wszystkie karty zmieściły w tej śrubie. Więc no, nie będę dawała tu grubszej tektury. Będę ta okładka sama sobie już, no, myślę, że będzie znośna. Mam też jeszcze dodatkowo trochę miększą tekturę typu bermat, bo chciałabym sobie zrobić między moimi folikami separatory. Ze względu na to, że tworzę dość takie rozbudowane layouty, takie wielowarstwowe, no to będę chciała mieć trochę grubsze separatory. W przypadku albumu na zdjęcia prawdopodobnie użyłabym w tym momencie zwykłej kartki papieru. Albo niezwykłej, grubszej kartki papieru, raczej mówiłabym tu od 200 do 300 gram papieru, w sensie w takiej gramaturze papier. Z narzędzi, aha, jeszcze z materiałów potrzebujemy oczywiście coś do obicia naszej okładki, może być to papier, może być to ta okładka laminowana. Ja wybrałam płótno introligatorskie podbite papierem, bo z tego najbardziej lubię tworzyć okładki. Z narzędzi potrzebujemy dziurkacz, coś do cięcia. Ja mam nóż do tapet, metalową linijkę, ale też trymer. Może mi się uda na trymerze przykroić tą tekturę, zobaczę. Ołówek, no mam tu jeszcze więcej linijek do przycięcia sobie płótna, jakaś mata do cięcia, klej. I chyba to wszystko. A, jeszcze do skręcenia albumu śrubokręt. No, te śruby całkiem o to się skręcę, ale myślę, że śrubokręt nie zaszkodzi. Na pewno będzie nam łatwiej spiąć całość przy pomocy śrubokrętu niż palcami. Więc co, odkładam to sobie wszystko na bok. I zacznę od wymierzenia okładki. Właściwie planowałam ją zrobić tylko z tektury w formacie A4, ale przypomniało mi się, że mam tą większą tekturę i ja też lubię, jak okładka jest trochę większa niż karty wewnętrzne. Moje folijki mają rozmiar około 21 cm na niecałe 24,5 cm. Ja tak myślę, że zrobię sobie okładkę o centymetr większą. Czyli tu jest 21, to 22. No, tu było niecałe 24,5.
to 25,5 cm. Tak, nie, tutaj będzie, tam 25,5, to nie będzie tak fajnie. Dobra, to dam 25 cm po prostu, czyli 22 na 25 cm. Okładkę za pomocą śrub introligatorskiej można stworzyć na dwa sposoby. Jedna jest taka, że ten grzbiet, który nam się tu stworzy na łączenie, gdzie łączymy wszystkie karty, jest widoczny. Ja dzisiaj to zaprezentuję, to jest łatwiejsze i szybsze, ale można oczywiście zrobić to z tym bokiem, z grzbietem. Wtedy na pewno wygląda to ładniej, ale ze względu na to, że ja robię dość specyficzną rzecz, czyli album na layouty, które są wielowarstwowe, to trudno mi przewidzieć, jak gruby ten grzbiet by mi wyszedł, więc nie chciałabym tutaj zrobić go za dużego albo się ograniczać zbyt małym, więc zrobię to na luźno, bo w tym momencie będę mogła swobodnie te śruby rozkręcać, coś dodawać bądź odejmować. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jeśli nie, to na koniec to będzie na pewno jaśniejsze. Obiecuję. Więc co? Zaznaczam sobie 22 cm. Przy takim cięciu nożykiem warto trzymać naszą powierzchnię do cięcia pod kątem w stosunku do naszej ręki. Nie róbmy tego poziomo ani pionowo w stosunku do nas, tylko pod kątem. Wtedy jest mniejsza szansa, że nam linijka ucieknie. No to jest taki... taka moja podpowiedź. Lepiej też parę razy po prostu przejechać delikatnie niż raz mocno. Mamy wtedy większą kontrolę nad cięciem. Jeśli nam coś zjedzie, no to nie przetniemy sobie naszego materiału. No, więc materiał na okładkę gotowy. Teraz pora wymierzyć, gdzie chcę dziurki. Ja przesuwam sobie tą okładkę tą foliową do mojej okładki tekturowej, mniej więcej na środku, żeby było w miarę równo, i zaznaczam sobie, gdzie tu są dziurki. Zaznaczę też sobie tutaj tą pierwszą perforację w mojej kartce, w mojej ramce, bo będzie mi to potrzebne, żeby tutaj zrobić cięcie. Po co to cięcie jest potrzebne? Żeby okładka się otwierała. Krzywo przełożyłam. O co tu chodzi? Może krzywo przycięłam. Nie wiem. Robimy tak. Ja tu zostawię kilkumilimetrową przerwę, bo chciałabym, żeby to było, żeby materiał mi się tutaj nie niszczył, nie przecierał. Ja po prostu przytnę to w ten sposób, żeby między tym moim stelażem, że tak powiem, a okładką była taka przerwa, dzięki czemu przy otwieraniu tego albumu to będzie w miarę luźno i nic nie będzie nam się ocierało o siebie ani psuło.
Więc odcinam ten kawałek. Chociaż zanim go odetnę, to mogę zrobić już sobie dziurki. Zapchamy, mam dziurkę. Robię już sobie dziurki, dzięki czemu będę miała idealnie w tym samym miejscu zrobione dziurki w drugiej opatce. Przechodzę do odcięcia tego paska. No, to będzie cięższe do przecięcia, bo to jest bardzo mały fragment. Boję się, że tektura mi się będzie strzępić, więc delikatnie. Z cierpliwością przejeżdżam ostrzem. Okay. Udało się bez szczępienia. No. Tak będzie wyglądała przednia część okładki. Tu jest tylnia. Jeszcze się zastanawiam, czy mój dziurkacz w ogóle ma taką średnicę dobrą do tej śruby. No, muszę się troszkę rozepchać, ale ok. Przechodź. Nie muszę pogłębiać tych dziur. Więc mamy już kładki i myślę, że zabierzemy się za ich oklejenie. Do środka wkleję jeszcze sobie papier introligatorski, żeby nie introligatorski. Tak myślę, że od wewnętrznej strony okładki wkleję jeszcze papier do scrapbookingu, bo nie chcę uklejać go z całej strony płótnem introligatorskim. Okay. Mogłam zrobić to trochę jednak krótsze. Teraz sobie to przytnę. O, mniej więcej taki fragment. No. Biorę klejkę.
Rozprowadzam w miarę równomiernie klej. Nie chcę, żeby gdzieś mi się płótno pofalowało bądź odklejało. Ale też nie będę jakoś bardzo przesadnie skrupulatna w tym. Składam tą miarę na środku. Wyrównuję. No, mam tutaj jakieś meszki po cięciu tektury, ale to się wyczesza. W miarę równomiernie. Widzę, że się wszystko przykleiło. No i teraz pozaginam pod kątem 45 stopni narożniki. Patrzę na to, żeby to zagięcie było równo z moim narożnikiem od okładki. Na razie robię to na sucho. Może łatwiej niż 45 stopni, to tutaj między tą krawędzią a tą krawędzią powinno być około 90 stopni. Jako, że moje płótno nie jest docięte idealnie równo, no to nie przykładam się do tych stopni aż tak bardzo. Robię to na oko. Ważne jest, żeby to zagięcie dotykało narożnika. No. Wklejam narożniki. Warto tu kością introligatorską ładnie je dorównać do wszystkich krawędzi. Sklejony narożnik powinien wyglądać tak. Nie wiem, czy to w kamerze widać. Ja na podglądzie nie widzę, czy wy widzicie. No po prostu tutaj dorównałam kością. Można to zrobić palcem oczywiście, jak ktoś ma wprawę. Albo w takie dobre wyczucie. Nie ma problemu. Kością na pewno będzie szybciej. I pewniej. No, ten sposób oklejenia narożników jest taki najpewniejszy, jeżeli tak jak ja nie lubicie, jak wam gdzieś na narożnikach coś wystaje, jakaś tektura czy kawałek papieru. Więc ten sposób daje nam gwarancję, że nic nam tutaj na pewno nie wyjdzie. No chyba, że oklejacie z papierem i papier wam pękł. No to niestety nie. Ale jeśli korzystacie z płótna introligatorskiego materiału, zwykłego, może oklejać jakimś pluszem, to ta metoda pozwala wam zakryć całkowicie narożniki. No i teraz nie opłaciłam czymś to moje
Mata jest chyba brudna. Na szczęście czymś suchym. Ech, no i teraz musimy sobie wymierzyć dziurki. No, na szczęście mój dziurkacz jest w miarę głęboki, więc uda mi się to zrobić bez kombinowania. Jeżeli macie tak głębokiego dziurkacza, to po prostu szpikulcem bądź ołówkiem sobie przybijcie albo zaznaczcie, gdzie te dziury mają być. Teraz nie mam opaciane. No. I oklejamy dalej. Teraz po przeciwnej stronie lubię, jak te okładki są sklejone równolegle. Jak to się mówi? Symetrycznie. O! To było to słowo. Symetrycznie. Pozostałą część sklejamy. Nie przejmuję się tym, że to płótno jest tak krzywo tu ucięte. Bo to zakleję za chwilę papierem skrypowym i nie będzie tego widać. I zobaczcie, gotowy narożnik wygląda w ten sposób. Kurczę, nie widzę na podglądzie. Z zewnątrz tak. Taki półokrągły się wtedy tworzy, robi. I tutaj na krawędziach nic nam nie wystaje. Cała tektura jest zaklejona, zakryta. Więc bardzo fajny sposób, bardzo prosty. Nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Żadnego precyzyjnego przycinania. Po prostu wystarczy odpowiednio zagiąć. Więc tak, zamiast płótna introligatorskiego, od wewnątrz wkleję sobie papier do scrapbookingu. Więc muszę go odpowiednio przyciąć. Tutaj już na pewno mi się przyda numer. Tak, wysokość była 22, więc myślę, że zrobię sobie o pół centymetra mniej. 21,5. O, tutaj dobra, w calach zrobię. 8,5 cala. No to super.
Powiedzmy. No, idealnie. Posiłku sala. Drugi arkusz od razu przytnę tak samo. I tam był rozmiar 25. Tak, 25 cm. Centymetrów, nie centymetra. Tu też dam centymetra 24,5. No, krzywo mi stoi. Muszę uważać. To jest też ten moment, w którym możemy się zastanowić, czy chcemy. Jak ja to mierzyłam? A, coś tu źle przycięłam. Coś tu źle przycięłam. Tą miarkę przyłożyłam. Teraz możemy się zastanowić, czy chcemy w naszej okładce wiązanie na sznurek, czy nie. Tu są dziurki, to jest kura. Ja myślę, że chcę chyba wiązanie. Zrobię sobie czarne, żeby pasowało do całości. Odmierzę około 30 cm. Na oko. I wkleję to na głębokość 5 cm albo 4, czyli tak 4 cm. Tu mamy 22, czyli 11, to jest pół, czyli tu i dotąd. No, robię jak kleję, wkleję. Rozmaruję klej i tutaj no, najważniejsze są według mnie krawędzie, więc palcem bądź szpatułką, co tam macie, rozmarujcie klej z uwagą na krawędzie.
żeby nam później nigdzie nie odstawało papier, nigdzie się nie szczępił, nie wyginał. Środek oczywiście też rozmalowuję, żeby był w miarę równomiernie klej rozłożony. Zwracajcie uwagę na napisy, żebyście nie wkleili sobie do góry nogami. Połowa okładki skończona. Jeszcze zrobię dziurki. No, wypadaj. I zabieramy się za przód. Bardzo analogicznie. Tym, że tu mamy mały plot twist, czyli przerwę. Oj, nie pamiętam, która strona jest która. No to mam nadzieję, że to nie będzie jakiś duży błąd. Nie zaznaczyłam sobie góry i dołu. Zobaczymy. Zobaczymy. No i ja tutaj zostawiłam tą przerwę, którą wycięłam. Zmierzę sobie jeszcze, czy jest tutaj 25 cm. No, tak, tu jeszcze może popcham. Mamy 20 cm. Wszystko się na razie zgadza.
No tak, nie przewidziałam, że tutaj mi się skończy ten fragment po zagięciu. No dobra, to ja tu wkleję po prostu. Ten fragment, który odcięłam. Tak będzie najłatwiej, najszybciej. Po co, żebym później miała tutaj właśnie to, o co mi chodzi, czyli miękką tą przerwę między tekturkami. No i tutaj w tą przerwę wpycham ten materiał. Po prostu. Teraz zastanawiam, czy tego tutaj nie skrócić. Chyba tak zrobię, żeby było ładnie. Także to w sumie nie będzie tego widać. Ale dobra, to obetnę. Nie wystarczy, tyle nie wystarczy. To na oko to obcinam. Na oko to obcięłam, żeby nie wystawało mi poza tą krawędź. I to wklejam teraz tu. No niestety upaciłam sobie klejem. Za bardzo kombinowałam. Ale na szczęście to jest spodnia część okładki, której nie powinniśmy widzieć po skręceniu całości. Teraz to sobie wciskam. Otwierało. No dobrze, nasza okładka jest gotowa. Teraz czas na przygotowanie wnętrza. Tutaj wchodzi mój pomysł z tekturą. Po prostu chcę zrobić separatory między moimi koszulkami. No i tak trochę się bałam, że to może być trochę za grube na te separatory. Zobaczymy. Aha, tu jest linijka. Dużo je potrzebujemy.
No mi wychodzi, że 1, 6, 1, 7. Tu będę lepiej widziała. 1, 7. Czyli co 1, 7 potrzebuje? No i tak, teraz to jest bermata, więc ja zalecałabym zabezpieczenie na przykład klejem albo gesso tych boków. Czy to teraz zrobię? Nie wiem, trochę mi się nie chce, ale wiem, że powinnam. No dobra, posmarujemy to. Gesso. I o nie, rozsypałam. Przecież ją sobie ułożyłam. Dobra. Nie wymazuję tych rzeczy, nie powinny być widoczne. Dobra, więc tak zbiorczo to zrobię. Tak jak mówię, troszkę mi się nie chce już. Zabezpieczamy krawędzie tej bermaty, żeby się nie rozwarstwiała, bo niestety taka tektura ma to do siebie, że się rozwarstwia z czasem, więc zabezpieczenie jej gesso bądź klejem no na pewno pomoże, żeby tak się z nią nie działo. Więc teraz składamy wszystko w całość, więc zobaczymy, jak mi poszło. Bierzemy nasze śruby, moje okładki, resztę folijek. Mam w nich przedłużki, ale niestety nie są kompatybilne z naszymi śrubami. Szkoda. Się zastanawiam najfajniej. Było. Okay. Muszę zacząć od góry. Chociaż właściwie mi się bardziej te śruby będą podobały od góry niż od dołu. To już jest kwestia waszych preferencji. Mi chyba bardziej się będzie podobało, jak śruby będą zakręcone od góry.
naprzemiennie wkładam moją folię i separator. Może być, że słowo minimalnie, minimalnie większe zasięgi niż mój, niż prawie drugi. Ale widzicie, to jest właśnie, będzie to. Zobaczcie. Na koniec okładka. No, chodź. I skręcam wszystko. Nie, już chyba to skręciłam. Tam się, że jest skręcone. Ojoj, strasznie brudno. No tutaj idę wszędzie tam, gdzie gdzie niegdzie tam nie domalowałam tych krawędzi. Ale całość wygląda tak. Tu jest jeszcze troszkę luzu na tych śrubach, ale myślę, że jak dorzucę tutaj moje layouty, to nawet będę musiała tego miejsca, tych folijek tutaj odjąć. Zobaczymy. Dzięki tym śrubom mam pewność, że mogę sobie tutaj swobodnie dokładać bądź wyciągać, jak w tym przypadku, zawartość. O, jeszcze myślę, że z dwie strony bym takie mogła dołożyć, ale tak jak mówię, ja prawdopodobnie będę musiała odjąć tych stron. Całość wygląda tak. Jak widzicie, bardzo prosto się to tworzy, dość czasochłodne, ale proste. Proste do wykonania. Jedyna trudność to tutaj musimy pamiętać przy tej okładce z przodu, żeby zrobić sobie taki separator, żeby swobodnie móc otwierać nasz album, bądź organizer, bądź segregator, jak zwał. No myślę, że album. Myślę, że mogę to nazwać albumem. Bardzo efektowna, bardzo prosta w wykonaniu baza. Nieco w naszym scrapbookingowym świecie mało wykorzystywana forma do albumu. Zobaczcie, tutaj zrobiłam te separatory. Przecież tu między każdą stroną mamy miejsce, żeby jeszcze zrobić nasze typowe rozwiązania, klapki, harmoniki, ozdoby. Więc pomyślcie, gdyby tutaj wymienić moje okładki na papier, mamy super, świetną, prostą do wykonania bazę albumową. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba, że sięgniecie po śruby. Ja myślę, że dokupię sobie jeszcze kilka, bo spodobał mi się ten pomysł. Drugi sposób na wykonanie okładki tego typu albumu jest obliczenie sobie konkretnie, jaką grubość tego albumu potrzebujemy i tutaj dołożenie jeszcze jednego panelu i zrobienie krytego grzbietu. To na pewno będzie bardziej eleganckie rozwiązanie i myślę, że tego typu okładkę też sobie wykonam w przyszłości. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tego typu bazy, tego typu okładki. Piszcie komentarze, bardzo chętnie je przeczytam. Śruby i większość materiałów, z których korzystałam, znajdziecie w sklepie. Linki zamieszczę w opisie. Dzięki za oglądanie. Pa!